Państwa rok wyborczy rzeczywiście nabiera tempa. Kampania wprawdzie jeszcze się nie zaczęła, no ale, się zaczęła. I wszystko wskazuje na to, że powstaje, rzeczywiście powstaje nowa, oczywiście silna formacja centroprawicowo-lewicowa albo centrolewicowo-prawicowa, bo jeszcze nie jest ustalone, jakie bajki będzie ta formacja opowiadać zachwyconemu społeczeństwu. Natomiast to, że się tworzy, to już jest rzeczą pewną. Widać od razu, niezależnie od deklaracji czy deklamacji, jakie towarzyszą powstawaniu nowej, silnej formacji, widać od razu, jaki jest prawdziwy jej cel. Prawdziwe cele są dwa. Po pierwsze, taki cel doraźny to jest wygrać referendum konstytucyjne dla Unii Europejskiej, to znaczy tak zamącić ludziom w głowach, żeby zagłosowali za ratyfikacją Konstytucji Unii Europejskiej. I to jest cel doraźny, a taki cel strategiczny tej nowej, silnej formacji to jest obrona Układu Okrągłego Stołu, który rzeczywiście się zachwiał potężnie w ostatnim roku, po to, żeby jego uczestnikom zapewnić następne 15, a może i więcej lat dobrego fartu. Proszę Państwa, do tej formacji wchodzą ludzie, no można powiedzieć, że to taki zarys historycznego kompromisu chamów, Żydów i zawodowych katolików, w każdym razie biegających za katolików. Mam tutaj na myśli postawę służebną, słynną pana Tadeusza Mazowieckiego, no i taki lewicową wrażliwość wicepremiera Hausnera, umiarkowanie i rozsądek Władysława Frasyniuka, przywódcy Unii Wolności, która się składa z samych umiarkowańców i rozsądkowiczów. No, otoczone jest to wszystko życzliwym stosunkiem pana premiera Belki, który już przygotowuje żerowisko z synekurami w Centrum Studiów Strategicznych, takie synekury nie do ruszenia. No i z wysoka patronuje temu pan prezydent Kwaśniewski. I mimo to, że patronuje temu z wysoka pan prezydent Kwaśniewski, widać wyraźnie, że do tego interesu doszlusował ostatnio były prezydent Wałęsa, a właściwie delegował syna swego Jarosława, chociaż tego pana, czyli prezydenta Kwaśniewskiego, bardzo nie lubi i nie podałby mu ręki, a co najwyżej nogę. No ale co innego się tam plecie w radio czy telewizji, a co innego się robi wtedy, zwłaszcza kiedy trzeba. Otóż, proszę Państwa, rzeczą oczywistą jest, że obrona Układu Okrągłego Stołu dzisiaj i mącenie ludziom w głowach w związku z ratyfikacją Konstytucji Unii Europejskiej wymaga wyciszenia, najlepiej zamknięcia wszelkich niezależnych mediów, które nie śpiewają w chórze. No i takim niezależnym medium o dużym ciężarze gatunkowym, przede wszystkim ze względu na audytorium, no i interaktywność, to znaczy możliwość uczestniczenia w audycjach słuchaczy poprzez telefony do radia, to jest rzeczywiście, Radio Maryja to jest rzeczywiście najbardziej interaktywne medium, to nawet nie jest moja opinia, tylko fachowców od tych rzeczy, którzy używają takiego języka w ogóle specjalistycznego. Trzeba takie medium albo wyciszyć, albo zamknąć. Najlepiej zamknąć. Problem polega na tym, że gdyby zostało ono zamknięte, no nie wiem, rękoma pana profesora Gremka, czy pana przewodniczącego Frasyniuka, czy pana Mazowieckiego, czy pana premiera Belki, czy pana prezydenta Kwaśniewskiego, no to by wyglądało po prostu jako próbę wyciszenia Radia Maryja przez komunę albo przez takie farbowane lisy, więc mogłoby to zrobić złe wrażenie i przyczyniłoby się do jakichś takich negatywnych społecznych rezonansów. Nie tylko zresztą w kraju, ale również poza jego granicami, ponieważ Radio Maryja akurat tak się składa, że jest odbierane również za granicą i utrzymuje z zagranicą, zwłaszcza z Polakami za granicą, żywy kontakt. Proszę Państwa, w związku z tym lepiej jest, znacznie lepiej jest, żeby zrobić to rękoma,
ludzi, których nie można posądzać, przynajmniej wprost, o związki ani z lewicą, ani z jakimiś farbowanymi lisami, najlepiej rękoma polskich katolików, a jeszcze lepiej, gdyby jakiś biskup też wziął w tej imprezie udział. No i tak właśnie się dzieje, taki plan najwidoczniej jest, ponieważ pan Lech Wałęsa, który dzisiaj w dzisiejszej prasie publikuje list, właściwie nie list, donos, przepraszam, donos do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby pozbawiła Radio Maryja statusu nadawcy społecznego, co oczywiście wiąże się z poważnymi finansowymi obciążeniami, chociaż to radio nie emituje reklam. No to widać wyraźnie, o co tutaj chodzi. Widać wyraźnie, że realizacji tego planu, żeby zniszczyć to niezależne medium rękoma polskich katolików, a przynajmniej w osobie jego takiego wybitnego ich przedstawiciela, za jakiego uchodzi, przepraszam, pan Lech Wałęsa, no to jest realizowany właśnie przez pana Wałęsę i to jego zobowiązanie no, nosi wszelkie cechy wpisowego do nowej partii. Pan Tadeusz Mazowiecki wnosi tam swoją słynną postawę służebną, pan wicepremier Hausner i pan Steinhoff jakieś tam, no nie wiem, obietnice dobrych interesów być może, pan premier Belka przychylność i rządowe centrum studiów strategicznych, pan prezydent Kwaśniewski patronat, no a pan Wałęsa to. A pan Wałęsa ma załatwić Radio Maryja. Proszę państwa, no pan prezydent Wałęsa czasami sprawia wrażenie postaci tragicznej, bo pycha nie pozwala mu powiedzieć kilku słów prawdy, które społeczeństwo by przyjęło z całkowitym zrozumieniem. On niepotrzebnie się obawia, żeby został źle zrozumiany. Zostałby dobrze zrozumiany. Ale mówię, pycha już mu to uniemożliwia. No i w związku z tym, jeżeli nawet znalazł się w łapach szantażystów, to właściwie znalazł się w łapach szantażystów z własnej woli, z własnego wyboru. W związku z tym nie wiadomo, czy mu współczuć, czy już mu jednak nie współczuć, bo najwidoczniej ten jego donos do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazuje, że pan prezydent Wałęsa najwidoczniej ponownie wrócił do służby.